Moi drodzy, dobry wieczór po raz kolejny. W tym dzisiejszym dniu dosyć ciekawym i interesującym. Wielki finał Orkiestry Świątecznej Pomocy i taki numer w postaci tego, że ktoś sobie po prostu, już wiemy kto, ktoś sobie po prostu wchodzi na scenę koncertową w Gdańsku, dźga nożem prezydenta miasta. No i się zaczyna. Na samym początku, przepraszam z góry za te dzin z tyłu, no ale trwa konferencja międzynarodowa w postaci ja i moich znajomych, którzy analizujemy sytuację. Drugi punkt jest taki, już przeszedłem sobie przez komentarze mojego pierwszego jednominutowego filmu, gdzie zacząłem o tym, że się wydarzyło i w którym mówiłem, że przerwało mi kolację i święte oburzenie wielu osób. Tak, bo tobie przerywa kolację, a tu ludzie giną. I że ja jestem pierdolnięty. Ja nie jestem pierdolnięty, ja jestem jednak najbardziej zdrowy. Wkurwiam się, że mi przerywa kolację wydarzenie tego typu, które nie powinno mieć w ogóle miejsca. Na miejscu wielu z was bym się zastanowił, czy to jest normalne. Czy się tak oburzacie, że ktoś się oburza, że mu przerwano kolację, bo prezydent miasta został dźgnięty nożem na scenie naprzeciwko dzieciaków tak naprawdę, w dniu, w którym występuje wielki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jakkolwiek bym jej nie lubiał, to jednak jest to wydarzenie nie tyle medialne, co takie, w którym uczestniczy mnóstwo młodzieży. Mało tego, WOŚP stał się wydarzeniem politycznym i wydarzeniem i ością niezgody, kolejną zresztą, w tym przepięknym jakże polskim narodzie, który już i tak spolaryzowany bardzo. Teraz moim zdaniem, bo to jest moje zdanie i to będzie całe clue tego odcinka, tego vloga, moim zdaniem jest to kolejna próba, oby nieudana, ale bardzo zaawansowana, polaryzacji tego biednego narodu już w taki sposób, że za chwilę dojdzie do wojny domowej. 3 lata bezskutecznych prób, nagle bum. Słuchajcie, nie zastanawia was jedna rzecz? Możemy mówić o tym, że facet ten mówi o tym nożowniku, o tym gościu, który dźgnął nożem. Że wszedł na tą scenę. Że dźgnął prezydenta. Z jakich pobudek? Dlatego, że prezydent z PO, czy cokolwiek, z jakiejkolwiek innej sekty fanatyczno-politycznej by nie był, zrobione jest to medialnie pod publikę. W komentarzach przewinął się komentarz jednej z moich widzek, która napisała wprost, że w jej oczach, i tu się podpisuje pod tym, bo to się zgadza, że w jej oczach to wygląda na ustawkę, że ktoś tego człowieka tam nasłał. Ja osobiście uważam, że to może być prowokacja. I to przeogromna prowokacja. Zobaczcie, już sam fakt od kilku dni trwania wojny polsko-polskiej pod tam dziki w lesie, to jest nic. Wojna polsko-polska pod tytułem WOŚP i Caritas i cała reszta. I już mamy polaryzację piękną. Polaryzacja polegająca na tym, jak jesteś za WOŚP-em, to znaczy, że jesteś przeciwko PiS-owi i generalnie jesteś za PO, nie? I odwrotnie. Jak jesteś przeciwko WOŚP-owi, to jesteś za PiS-em i przeciwko PO. Tak? No tak. I teraz co? Dobrze powiedziałem? Dobrze. Słuchajcie, bo ja też galopuję trochę myślami. Generalnie chodzi o tą polaryzację. I teraz na finale WOŚP-u w Gdańsku wchodzi sobie na scenę kość, wciąga nóż i dźga prezydenta miasta. Dajcie mi pomyśleć chwilę. Czy to czasem nie wygląda tak, że ktoś w ogóle nie sprawdza ludzi wchodzących na koncert? To jest pierwsza rzecz. Nie posądza. Więc jeżeli sprawdzają, to znaczy, że ten gość tam został wpuszczony z tym nożem. Któryś z widzów napisał, tam nigdzie nie widać noża na nagraniu. Widać, facet stoi tak z rękami, w jednej ma nóż. Widać, ktoś to nagrał komórką, to jest realne, to nie jest podrobione, to nie jest studio. Nie do tego zmierzamy, przynajmniej nie ja. Ja zmierzam do analizy, krótkiej, ale rzeczowej, polegającej na tym. Moi drodzy, ja nie chcę widzieć, co się będzie jutro rano działo w mediach. Jest impreza kojarzona ze z tak zwanymi środowiskami opozycyjnymi obecnie, czyli PO, Nowoczesna i cała reszta. Z tak zwanymi wolnomyślicielami i ludźmi liberalnymi. Specjalnie to robię, bo z liberalizmem akurat ta strona polskiej sceny politycznej ma niewiele wspólnego. Mi się tylko tak wydaje. Natomiast chodzi o to, że w tym całym zaognieniu wchodzi sobie ktoś, kto będzie kojarzony z PiS-em, bo już jest, to widać wszędzie, widać już w mediach, jest. Jak się teraz spolaryzuje pięknie, bo już nawet w moich komentarzach, mnie skromnego youtuberka z 7000 subskrypcji, który mówił dotychczas tylko i wyłącznie o emigracji, tego typu sprawach, nagle
bo zainteresował mnie temat, właśnie dlatego on mnie tak zainteresował, bo ja w tym nagraniu, które zobaczyłem, wideo w tym półminutowym, a potem nagrałem swoje własne jednominutowe ten temat jako wstęp, zobaczyłem, że to jest początek czegoś naprawdę wielkiego. To moim zdaniem jest prowokacja. A teraz wy wszyscy, albo przynajmniej większość z was, podąża za tym tokiem myślenia, który został dla was wymyślony, spreparowany, przygotowany. I jeszcze za chwilę będzie zaogniany we wszystkich możliwych mediach naokoło. To może włączmy, moi drodzy, spokojne myślenie. I podam to na tym przykładzie, wracając do tego, do tych widzów, którzy zarzucali mi, że ja narzekałem w pierwszym nagraniu, że przerwano mi kolację tym. Tak, przerwano mi kolację. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Ta kolacja jest tylko przenośnią. Chodzi o to, że my wszyscy powinniśmy żyć w świętym spokoju. I nie rzucać się sobie do gardła. Co właśnie robimy. Nie ustalono motywów kompletnie. Przy czym dla mnie jest bardzo podejrzane to, że ten człowiek, który dźgnął prezydenta nożem, dźgnął go albo z pobudek politycznych, albo prywatnych. Przy czym, gdyby chciał to zrobić z prywatnych pobudek, bo zna pana prezydenta Gdańska, bo jest jego sąsiadem i go nie lubi, bo jego pies nasrał na jego podjazd, cokolwiek, to mógłby się z nim rozliczyć gdzieś w ciemnym zaułku, a nie robiąc to przy kamerach na scenie. Tu chodziło o to, żeby było jak najwięcej świadków tego wydarzenia. I zostało to puszczone w eter. Co też się, moi drodzy, stało. Czytając wiele z waszych komentarzy, powiem tyle, z dużą przykrością, jak wielu z nas, was jest strasznie jeszcze niedojrzałych. Może uspokójmy się na chwilę, poczekajmy do rana, co się stanie. To rzucanie się do gardła nikomu niczym nie pomoże. Zostawmy fakty. Fakty są takie. Gość z wyrokiem za napady na bank jest na wolności, wchodzi na scenę finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dźga prezydenta Gdańska śmiertelnie i właśnie teraz to zostawmy i trzy kropki. Niech tak na razie zostanie. Ja póki co pójdę na spacer z moim psem, przemyśleć resztę spraw i życzę wam dobrej nocy. Powstrzymajmy się od pochopnych wniosków, moi drodzy, przede wszystkim. Chociaż boję się, że to jest rzucanie grochem o ścianę. Biorąc pod uwagę waszą, bo ja mieszkam w Anglii i tu jak gdyby trochę spokojniej patrzymy na wszystko, co się w Polsce dzieje. Wy w Polsce tam teraz macie tak podniesioną temperaturę czajnika, że jak ktoś nie wyciągnie gwizdka, to ten czajnik eksploduje. No. Do zobaczenia, moi drodzy, wcale nie jest wesoło.